Po raz pierwszy od pół roku piłkarze Energetyka Roworybnik schodzili z boiska jako zwycięzcy. W piątkowym spotkaniu na stadionie przy ulicy Gliwickiej rybniczanie pokonali Okocimskiego Brzesko 3-0. Dzięki temu Energetyk opuścił ostatnie miejsce w lidze, jednak nadal jest poważnie zagrożonym spadkiem do drugiej ligi. Pierwsze zwycięstwo Energetyka w rundzie wiosennej wreszcie stało się faktem. Podopieczni trenera Furlepy pokonali u siebie Okocimskiego Brzesko, ekipę również walczącą o utrzymanie w pierwszej lidze. W pierwszej połowie obie ekipy bardzo rzadko stwarzały sobie sytuacje bramkowe. Nic więc dziwnego, że na gole kibice musieli poczekać do drugiej połowy. Zaraz po zmianie stron zaatakowali gospodarze. Prowadzenie dla rybniczan wywalczył Szymon Sobczak w 58 minucie po brawurowej akcji w polu karnym. W 65 minucie wracającego po kontuzji Jarosława Wieczorka zastąpił Idrissa Sisse, a już 8 minut później Senegalczyk wpisał się na listę strzelców po wygranym pojedynku główkowym z obrońcami Okocimskiego. 11 minut później Sisse podwyższył na 3-0 po ewidentnym błędzie obrońców z Brzeska. Tym samym pierwsze zwycięstwo Energetyka w rundzie wiosennej stało się faktem. Stało się, uważam, po dobrym meczu mojej drużyny. Cieszymy się dziś, jutro. I bierzemy się do roboty, bo zrobiliśmy malutki kroczek w dobrym kierunku, uważam. Bardzo dużo błędów popełniliśmy w drugiej części i to nie była drużyna, która po przerwie oczywiście, która wygrała dwa ostatnie mecze. Tutaj musimy się bardzo dobrze zastanowić, każdy z nas zrobić rachunek sumienia. I powiem tak, tą porażką żeśmy sobie bardzo skomplikowali życie. Jeszcze tu w Rybniku nikt nie wywiesza białej flagi. Absolutnie. I myślę, że to zwycięstwo będzie napędzało następne. Kolejne spotkanie Energetyk rozegra również u siebie w najbliższy czwartek, a jego rywalem będzie GKS Katowice.